Polska mówi, osoba, której zainteresowanym nie muszę przedstawiać, mistrz Feng Shui Jacek Kryg, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jacku, Feng Shui zawitało do naszych mieszkań, domów, ogrodów, ale doszły mi słuchy, że i na cmentarz. Aj, tak, tak, to już pan sięga do perełek naszych. To jest też nasz kurs w mojej Szkole Bez Granic, kurs grobowy Feng Shui. To jest unikalny w skali światowej, bym powiedział, bo niełatwo jest prowadzić kurs, a szczególnie w naszych warunkach, gdzie większość kościołów przynależy do kościoła katolickiego. Tak? Cmentarzy przynależy do kościoła katolickiego, co nie jest łatwo z księżmi na ten temat rozmawiać, ale budujemy groby bez specjalnych kłopotów. No dobrze, ale czy to robimy sobie dobrze, czy no właśnie, to byśmy musieli do starożytności chińskiej podejść. A mianowicie w Chinach nie było nigdy tak zwanej monoteistycznej religii. Czy tam nie było nigdy Boga, który karze i nagradza, prawda, i tak jak my to mamy i tak dalej. Tam był kult przodków. To jest dosyć prymitywna religia, była, można ją odnaleźć we wszystkich, nawet najbardziej prostych społecznościach. I ktoś wpadł na pomysł, że zwieńczeniem tego kultu przodków będzie pochowanie przodków w ten sposób, żeby kolejne pokolenia miały dobrze. No i to się nazywało Feng Shui. Pierwsza księga Feng Shui się nazywała Księga Pochówków. Jest ona do dzisiaj jako relikwia, można powiedzieć, tych wszystkich, którzy zajmują się Feng Shui. A więc zaczęto chować przodków tak, żeby kolejnym pokoleniom. Ale pytanie, jak spodziewam się, może paść ze strony pana, które pokolenie najbardziej na tym korzysta? Wnukowie. Wnukowie to tam jest zależność astrologiczna, ale proszę państwa, to wnukowie korzystają najbardziej. Chcesz poprawić swoje feng shui, a nie możesz czegoś zrobić w domu? Zakradnij się na cmentarz, gdzie leży babcia, dziadek, a szczególnie dziadek, i popraw grób dziadka, zrób według feng shui. Wtedy być może nie musisz robić zmian we własnym domu, tylko zrobisz coś takiego. No dobrze, to kolorystyka czy... Nie. Nie kolorystyka? Nie, nie kolorystyka. To jest właśnie nasze złe rozumowanie o feng shui. U nas się mówi, że feng shui to jest zrobienie w domu urządzenie mieszkania. Tu powieszę kokardkę i od razu brunet wieczorową porą we wtorek, prawda, przyjdzie z dużą kasą. Nie, proszę państwa. To jest relacje z otoczeniem. W otoczeniu jest 80, niektórzy nawet mówią 90% feng shui. Czyli domu się nie urządza we wnętrzu, bo ja znam chińskie domy feng shui, które mają taki bałagan w domu, przepiękny, jak bezdomni. Wszystko, oni gromadzą bardzo dużo, wiele rzeczy, ale mają powodzenie w życiu, dlatego że mają dom zgrany z okolicznymi rzekami i górami. Prawda? I to samo jest z grobowcem. Klasyczne cmentarze chińskie zawsze były w terenie pofałdowanym. Zawsze na zboczu opadającym. I najlepiej, gdyby miały widok na jakieś inne górki. Najlepszy cmentarz, który ma cały dział feng shui, to jest największy cmentarz na świecie pod Kuala Lumpur w Malezji. O jest, ile, o Boże, ile tam jest tych hektarów, proszę państwa. I tam jest i muzułmański, jest katolickie, są też rejony i każdej religii, ale oni mają na wzgórze widok. Co jest najważniejsze? Wcale nie położenie zwłok jest najważniejsze. Też się liczy, ale w innym zakresie. Najważniejszy jest tak zwany kamień nagrobny. Kamień nagrobny to jest to miejsce, gdzie jest napisane imię i nazwisko. No i coś, co jest niemalże, nie całkowicie, ale niemalże niemożliwe do zrobienia w Polsce. A mianowicie zwłoki chowa się za kamieniem nagrobnym. Czy pan myśli, że tylko jedyna religia tak chowa zmarłych? Myślę, że nie. Nie. Ja specjalnie pojechałem na Powązki do tego działu tutaj przy ulicy Towarowej chyba, tak? Gdzie jest wejście na cmentarz żydowski, starożydowskie, nawet współczesne żydowskie groby mają po wielką tablicę i z tyłu mają zwłoki za tym. Tak samo Chińczycy i tak samo muzułmanie. Bo robiłem monografię cmentarza w Kruszynianach, to jest tam na granicy z Białorusią, tam gdzie jest jedyny ten meczet taki, miasto takie tatarskie, tam są groby właśnie tatarskie, jest jedyny cmentarz całkowicie tatarski i tam właśnie też są zwłoki za tablicą. To jest pierwsza rzecz. Tablica się.
I tablica ma być tak posadowiona, że ma być zgodna z tą górą, z tą rzeką. No i właśnie, stare teksty mówią z górą i z rzeką. We współczesnej urbanistyce rzeka to jest dróżka, droga, szosa, autostrada, a góra to jest dom, budynek, wieżowiec, czy tam usypane, jak tam wzgórze Szczęśliwickie, czy coś w tym rodzaju, usypany pagórek i coś takiego. To są te góry. Nie może być tak, że góra znajduje się w przypadkowym miejscu, w zależności do tego, do kamienia. Każda literka, każda nazwa, każda rzecz, która znajduje się na tym kamieniu, odgrywa jakąś rolę. Jaką rolę odgrywa? Różnie. Przede wszystkim, co my chcemy uzyskać takim grobem? Okazuje się, że takim grobem nie tylko się chce uzyskać powodzenie dla potomnych, ale chce się też uzyskać, jakby to powiedzieć, w naszej religii, do której chyba wszyscy należymy w Polsce, bo to ja byłem nawet ministrantem przez 6 czy 8 lat, prawda? Czyli w naszej religii to jest zbawienie, prawda? Czyli Tybetańczycy mówią, że idziemy do stanów bardo, czyli do czyśćca, a więc postawienie dobrej tablicy według Chińczyków pozwoli, że z czyśćca wyjdziemy do nieba i uzyskamy zbawienie, mówiąc naszymi terminami. Panie Jacku, ale ja idąc na cmentarz do bliskich, żeby ich odwiedzić, to chcę się czuć dobrze przy tym, w tym miejscu, przy grobie. Czy powinniśmy zwracać uwagę również na kształt płyty? Na wszystko się pan... Myśmy tu już, nie ukrywamy, bo to stali widzowie będą przypominali, nagrali kilka takich spotkań i tam Państwu mówiłem czasami o roli kształtu. Każdy kształt należy do jakiegoś żywiołu. Proszę pamiętać, że jest pochowana osoba jakaś. Tej osobie może brakować jakiegoś żywiołu. I żeby jak gdyby po śmierci, bo sama śmierć należy do dopełnienia życia, to jest przejście na drugą stronę, ale sam proces śmierci to jest dopełnienie. Człowiek nie miał wszystkiego za życia, to chociaż w tym okresie, w tym grobowcu zapewnij mu, że jak przechodzi na drugą stronę, ma mieć wszystko. I powiedzmy, że zabrakło mu żywiołu ognia. Bo metafizyka chińska wszystko rozpatruje w żywiołach. Czyli tej my osobie zabrakło... jesteśmy w stanie pomóc tak rozumieć tym osobom, które odeszły od nas? A jak pan myśli, dlaczego na różnych cmentarzach są różne kolory grobowców? To prawda, w Jerozolimie na przykład również na przykład kamienie są kładzione na groby. A, to tutaj. Po co do Jerozolimy jechać? Na żydowski i są kamienie położone dla równoważenia energii. To samo rozmawiałem tam z ogrodnikiem cmentarnym. To samo jest dla równoważenia kamienie stawiane w Chinach. Ale proszę sobie zdać sprawę, że osoba pochowana, żeby ona tam nie walczyła o swoje sprawy, i że chciała osiągnąć tamto szczęście, które dla nas jest szczęściem bardzo abstrakcyjnym, to my jej pomożemy, a dzięki temu ona się będzie miała czas zająć nami. Czyli prawda? My tam też walczymy? Tak, my im pomagamy, żeby oni mieli spokój i dzięki temu spokojowi, który my im zapewnimy, oni się zajmą nami. Bo czy naprawdę wierzymy, że nasza matka, nasza babcia, prababcia, czy ojciec, dziadek, pradziadek się nami nie opiekują z tamtych rejonów? Czy oni nam czasem czegoś nie podrzucają? Chińczycy to tak w to wierzą, że oni mają w każdym domu ołtarz przodków. Jak oni mają zebrania rodzinne, to oni wszystkie decyzje podejmują przy ołtarzu przodków, bo ufają, że przodkowie im dorzucą informacje, które według nich najlepiej będą sprawdzały się w ich życiu. No i teraz, jeżeli ci przodkowie są zaabsorbowani swoimi sprawami, no to nie mają czasu, żeby się zająć swoich potomnych sprawami. A więc my im zapewnimy powodzenie w jakiś sposób. I kolorem, i kształtem, bo wiadomo, że ten nagrobny może być okrągły metal, może być falisty woda, może być wielką skałą ziemia, może być ostry, mieć ostre elementy, ogień. Możemy kolorem to zrobić, możemy rzeźbami różnymi, znakami różnymi to robić. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem odkrycia grobów Chińczyków na cmentarzu brudnowskim. One nie są według feng shui, ale te elementy pochówku chińskiego są wyrzeźbione
z boku grobowca, na płycie nagrobnej. My nie mamy takiego zwyczaju tablicy nagrobnej. Jak mamy tablicę nagrobną, to mamy, proszę Państwa, z tyłu, czyli u wezgłowia, tak? U wezgłowia, nie tutaj z przodu. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że mam taki grobowiec zrobiony we Wrocławiu i on jest tak zrobiony, że ma tablicę przed i wygrał konkurs na najlepszy grobowiec, najbardziej oryginalny grobowiec na cmentarzu. A pamiętam raz, jak w Krotoszynie robiłem grobowiec, to postawiłem w miejscu, gdzie powinien być element góry, a nie było żadnej góry, to ja postawiłem taki wielki kamień. I proszę Państwa, następnego roku w 6 innych grobach, niedaleko w tym samym miejscu, został postawiony taki kamień. I też grobowiec też wygrał jako najładniejszy grób. Czyli to też działa estetycznie. Ale wie Państwo, to jest bardzo szeroko, to jest nie tylko z grobowcami. Ostatnio wiem, w Gorzowie Wielkopolskim stawiałem na bardzo problematyczny kształt działki, stawiałem dom z jakimś architektem. I architekt się strasznie męczył, a ja mu wprowadziłem jeden z zasadniczych kłopotów. Skierowałem ten dom, skręciłem go. On powiedział, ale jak na takiej małej działce można tak skręcić dom? Niech pan idzie do domu, mówię, niech popracuje, na tym się zastanawia. On przyjechał specjalnie do mnie, tu do Warszawy, panie Jacku, rozwiązał mi pan sprawę układania się światła. W tej chwili się światło tak dobrze ustawia, że ja też sam nie wpadłem na tym, poza feng shui, że ten dom może być tak postawiony. I co się stało z tym panem architektem? W tej chwili pierwszorzędny student, prawda? Zapisał się na wszystkie kursy i chodzi. Bo czasami naprawdę to działa, i estetycznie i tak dalej. A z drugiej strony, jak pan powiedział, to ja się zawsze boję i zawsze trochę strofuję ludzi, którzy mówią, że ma się mi podobać. Czy jak pan idzie do lekarza, to te pan też prosi lekarza o lekarstwo, które panu smakuje? Nie. Nie. Stanowczo nie. Nawet te lekarstwa są niesmaczne. Także powinien pan brać coś, co jest skuteczne, co dobrze działa ze względu na to, co chcemy osiągnąć. Nie? Bardzo panu dziękuję. Dobre.